Dzień dobry, kochanie, Monia, Kosmiczne Moniologii. Co tam się o tobie w kuluarach rozprawia? Och, zazdrośnicy. To pieczenie w dupie to aż tutaj czuć. Zazdrośnicy to są zazdrośnicy, ludzie ci bardzo zazdroszczą, pomimo że mają więcej, pomimo że ty się wydajesz w bardzo delikatnej sytuacji, jesteś też, jakby patrząc na ciebie z zewnątrz, to ty jesteś tą osobą, która potrzebuje wsparcia. Ty jesteś tą osobą, która potrzebuje um, takiego um, ciepłego słowa, dobrej energii, dobrego uczucia. Natomiast energia nigdy nie kłamie, Ty jesteś potężniejsza niż milion tych ludzi y, razem ze sobą wziętych, i ci ludzie po prostu, y, Ty jesteś takim kontrastem dla nich. Przez to, że Ty się nie sprzedałaś, postawiłaś na siebie, poszłaś trudniejszą drogą tylko dlatego, że wiedziałaś, że Ty tam jesteś na tej drodze trudniejszej, y, od Ciebie bije ta energia, i ci ludzie to. Czują i po prostu największymi twoimi hejterami i plotkarzami na twój temat będą ludzie, którzy się sami zaprzedali. Na przykład żyje z gościem, który mają głęboko w poważaniu, no ale nie odejdzie, bo, bo pieniądze, bo dzieci, bo coś tam. I to, to jest nic innego, kochaniutko jak zaprzedanie duszy, bo dlaczego ty masz myśleć, że nie zasługujesz na coś więcej? Ci ludzie też czują, że ty odniesiesz sukces w czymś prędzej czy później, ich to bardzo drażni. Natomiast, jak chcesz się dowiedzieć o ich ciemnych sekretach, wystarczy posłuchać, co oni wymyślają na twój temat, bo to jest tak zwana projekcja, czyli oni biorą swoje rzeczy z zewnątrz, w tej swojej takiej nieświadomości oblano, oblanej ciemnością, zaczynają opowiadać swoje rzeczy, żeby spuścić powietrze, otwierają ten wentyl. I zaczynają to mówić, i wyciągają swoją osobę z tego, a podstawiają Twoje imię. To jest po prostu śmieszne. <laughs> <laughs> Więc ludzie, którzy tego słuchają i kiwają do tego głowami, są po prostu tacy sami. I co Cię to obchodzi? Co Cię to obchodzi? Kole również w dyskusjach na Twój temat. Yy, przejawia się martwienie się, no martwienie się, no zmartwieni nasi tutaj, yy, Samartanie, martwią się o to, jak Ty to robisz, jak Ty dajesz radę i wylewają wiadro po im pomiędzy co drugim zdaniem o tym, jak oni się to na, yy, o to o Ciebie nie martwią, że jak Ty to robisz, że zaraz Ci się coś powali, że zaraz Ci się nie uda. Yy, bardzo połączone z tą kartą to jest po prostu oni sobie nie wyobrażają, jak oni by mogli to w swoim życiu zrobić. Więc yy, swoje śmieci przynoszą do Twojego domu, natomiast drzwi zamknięte. New phone, who this? I tutaj jeszcze, bo tutaj yy, obviously oczywistość, że rozmawiamy o snejkach, to są ludzie, którzy są fałszywi i oni jeszcze między sobą gadają takie coś, że ty jesteś świetny manipulator i że ty z każdej sytuacji pomimo, że powinnaś zostać pociągnięta do odpowiedzialności w jakiś sposób, tak se gadają. To ty i tak wychodzisz tego, z tego obronną ręką i że twoje jest na wierzchu i że zawsze twoje jest na wierzchu. Ich to bardzo drażni. Natomiast twoje jest zawsze na wierzchu, bo ty idziesz z Bogiem. A teraz mamy tutaj drugą grupę, która się przejawia. Mamy ludzi, którzy patrząc na to, co ty wyczyniasz w swoim życiu, oni po prostu byli przestraszeni, bo oni by sami nie dali rady czegoś takiego zrobić. Natomiast oni widzą, że ty sobie coraz lepiej radzisz. To są ludzie, którzy mają serce dla ciebie, prawdziwe serce, są prawdziwymi ludźmi dla ciebie i to wcale nie musi być ktoś bliski, to może być po prostu ktoś. I, i, I widzi, jak niesamowicie jesteś silna, i jak po prostu kręcisz z gówna bata, i mają do ciebie za to y, niesamowity szacunek. No, a dla wszystkich, tak naprawdę, dla całej tej grupy, która się nad tobą zastanawia, to jesteś jedną wielką zagadką, ponieważ ludzie o tobie nie wiedzą nic. Y, a to dlatego, że się nie, nie wywnętrzasz, nie rozpowiadasz na lewo i prawo, i to jest bardzo dobrze, i tak trzymaj. Więc y, ludzie negatywnie nastawieni będą z ciebie robić złego człowieka, ludzie pozytywnie y, nastawieni będą robić z ciebie dobrego człowieka, idąc tym rozumowaniem, a ty jesteś sobą po prostu. Dlatego absolutnie nie powinna się przejmować tym, co inni gadają. My to tak mówimy dla zabawy i dla potwierdzenia. Natomiast nikt nie jest w stanie powiedzieć nic o tobie prawdziwego. Bo nikt do końca cię nie zna. No i, no i tyle. <grym> Buźka pa. No.